Cześć, witajcie kochani, a tak naprawdę witajcie moje kochane dziewczyny. Usiądźcie wygodnie, gumka pełna włosów. Usiądźcie wygodnie, zróbcie sobie kawę, herbatę i posłuchajcie mnie chwilkę. Przyszłam dzisiaj do Was, dawno nie przychodziłam, ale przyszłam dzisiaj do Was, wracam z serią filmów Pogadajcie ze mną. Kilka tematów się zebrało, takich bliskich mojemu sercu lub ciekawych również dla mnie, nie tylko dla Was, ale też dla mnie. I postanowiłam właśnie takie filmy teraz ponagrywać, więc troszkę pogadanek się pojawi. Dzisiaj zaczynamy od tematu związku, od tematu małżeństw, czy raczej takich długoletnich związków. Chodzi mi tutaj bardziej o takie wypalenie, o takie nie chce mi się, jest ten ktoś gdzieś z boku, bo jest po prostu ona, on. Poczekajcie, muszę wziąć łyka kawy. Od razu dodam, że naprawdę nie ma tu żadnej spiny. Jestem przed farbowaniem włosów i taka, ale taka bardzo domowa właśnie, bo wróciłam z pracy i stwierdziłam, że to jest ten moment, no bo jestem właśnie też w takim etapie mojego życia, jeżeli chodzi o uczucia, że to jest bardzo dobry moment na nagranie tego filmu. Ja już mi do głowy przyszedł pomysł na ten film jakiś czas temu, jak do Was pisałam, że chcecie więcej pogadankowych filmów. Ciągle to czytam. Więcej pogadanek. No i zapytałam Was w jakimś tam filmie, żebyście pisały, na jaki temat mam rozmawiać i robiłam sobie screeny tych Waszych wypowiedzi, żeby sobie coś pozbierać i były właśnie tematy związkowe, na przykład, że jest 7-miesięczne dziecko w domu i życie takie wspólne, małżeńskie się jakby skończyło, że trudno jest teraz odnaleźć czas dla siebie, bo są dzieci, czy właśnie co zrobić, kiedy mąż mnie olewa, plus dostałam komentarz. I ten komentarz mnie naprawdę troszeczkę zabolał, dlatego że jest to komentarz od mojej widzki. Ja już po miniaturze kojarzę, że jest to osoba, która już dłuższy czas jest ze mną. I ja rzuciłam gdzieś w filmie słowa, to było w jakimś Q&A, rzuciłam takie słowa, powiedziałam tak, że teraz w tych czasach tak łatwo się wszystko wymienia, a nie naprawia. No i ta osoba, ta kobieta, ty, bo może to oglądasz, napisała mi właśnie, że że bzdury gadam, coś w tym sensie, że ona cierpiała w związku i że rozwód jest czasami jedynym wyjściem, no i tak dalej, i tak dalej. Same takie, że ja się mylę w tym, co mówię, że łatwo wymieniają, bo właśnie nie jest tak łatwo. No i od razu muszę powiedzieć to, że nie myślałam o tym, że będziemy tak generalizować wszystko i że to wyjdzie z tego, że ja powiedziałam, że wszyscy ulewają, bo to nie jest tak. Ja po prostu mówię o jakiejś cząstce ludzi, którzy bardzo łatwo wymieniają partnera na innego przez głupoty. Są oczywiste sprawy, dla których nie powinniśmy być razem i tu nie ma o czym mówić. Jak agresja, jak jakieś, nie wiem, nadużycia, jak to, że się przestajecie po prostu kochać, jak to, że nie spędzacie ze sobą czasu, czujecie wstręt do siebie, a nie miłość. I przeróżnych milion innych jest powodów, żeby się rozstać. Ale też warto zastanowić się, czy aby na pewno moje życie będzie fajniejsze bez tej drugiej połówki i czy nie warto popracować i postarać się po prostu o to. I tylko o to mi w tym filmie chodziło. I tak zaczęłam się zastanawiać nad moim związkiem. Słuchajcie, planuję dla Was taki miły, sympatyczny, uśmiechnięty film dokładnie o moim ślubie, czyli co teraz bym zrobiła inaczej, co wtedy było, co teraz, na co bym wydała pieniądze, a wtedy nie wydałam lub odwrotnie, na co wydałam, a teraz bym tego nie zrobiła, co było mądrym przedsięwzięciem, co złym. No ale zanim taki miły temat ślubu, to sobie tak pomyślałam o moim związku, jak on tak naprawdę wygląda. Jestem z moim mężem 22 lata. Po ślubie jesteśmy 13 chyba w tym roku. W 2011 braliśmy ślub, w 2001 się pierwszy raz spotkaliśmy. No i co? I to jest kupę lat razem. 22 lata to jest naprawdę bardzo ładny staż bycia razem. Jesteśmy ze sobą od gówniarza, można powiedzieć, bo ja miałam lat 15, on miał lat 17 i od tej pory jestem ciągle z jednym partnerem. Gdzie, od razu Wam muszę dodać, że to się tak wydaje, 15 lat, matka, jaka młoda dziewczyna. Ja już do tego etapu, do 15 roku życia, już miałam 9 chłopaków przed mężem. To nie mówię, to nie byli partnerzy, z którymi chodziłam do łóżka, bo byłam za młoda, logiczne, ale byli to moi chłopacy, tak? Chłopcy, moi mężczyźni wtedy. Kochałam ich wszystkich nad życie, tak się przynajmniej wydawało. Ale dobra, do sedna. Ja jestem człowiekiem, jak się tak zaczęłam zastanawiać nad moim związkiem, ja jestem człowiekiem, który naprawdę nie potrafi żyć bez miłości. I to dosłownie, i to nie jest tak, że powiecie, każdy nie potrafi żyć bez miłości. Nie, bo ja mówię o takiej miłości, takiej,
Ach, ja nie umiem bez niej żyć. Naprawdę, nawet mój mąż się śmieje i to lata już powtarza mi, że jestem miłośniczką miłości i coś w tym jest. Ja jak dłuższy etap mamy w życiu taką stagnację, a właśnie teraz taka jest, nawet nie stagnację, tylko taką gonitwę, taki pośpiech. Aktualnie, teraz, kiedy Wam o tym mówię, my żyjemy teraz w tym momencie. Jesteśmy dla siebie z mężem przezroczyści, pod względem mój partner, moja partnerka, mój kochanek, moja kochanka. Patrzymy na siebie jak na partnerów biznesowych, jak na matkę dzieci, ojca dzieci i wszystko, co jest z tym jakby związane. Stało się u nas i to jest co jakiś czas, to nie teraz, to jest co jakiś czas. Wchodzi ta monotonia i taka ogromna gonitwa za pieniądzem przede wszystkim. To jest praca, 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 kupić towar, pojechać, załatwić, pojechać do banku, dogadać się z jednym klientem, z drugim klientem, z trzecim klientem, pomiędzy są dzieci, nauka, lekcje, odrabianie, wieczorem wracamy, tak dalej to się dzieje, że włączamy razem coś wspólnie, czyli na przykładowo jest to serial, ale to już jest takie mechaniczne, wiecie o co chodzi? Ja robię kolację, siadamy do tej kolacji, zjadamy już oglądając serial, rzucę mu tam stopę, on mi głaszcze po stopie, też robi to już mechanicznie i oglądamy. Dzień w dzień, każdy wieczór jest taki sam. Po tej gonitwie każdy po prostu pada. Leżymy albo psychicznie wykończeni, albo fizycznie wykończeni. Dzień w dzień. Więc nie powiem Wam, że u nas jest tylko sielanka. Zresztą nigdy nie idealizowałam mojego związku. Nigdy, bo mój związek nigdy nie był idealny. I myślę, że wiele ja bym mogła się uczyć od innych związków, ale przez to, że ja jestem taka, tak strasznie tej miłości romantycznej potrzebuję, że jak mijały te lata i starałam się na siłę zmienić mojego męża, żeby on też taki był, żeby tak bardzo potrzebował tej romantycznej miłości. Wiecie, sypania kwiatkami, mówienia wierszy i biegania po łące, pragnęłam tego, to po latach prób i na przykład przez mojego męża robienia coś na siłę, bo został zmuszony moim gadaniem do czegoś tam, przestałam już to robić. Stwierdziłam, że ja chcę być z tym człowiekiem nie z tego powodu, że był romantyczny, bo ja wiedziałam, że on nigdy romantyczny nie był, od samego początku nie był i nie będzie. Może się postarać, ale to nie jest dalej to, czego ja bym oczekiwała. Więc od kilku lat, na pewno od kilku lat, ja biorę sprawy we własne ręce. I nie mam już pretensji, nie wyliczam, ale Ty nigdy tego nie robisz, tylko ja to robię. Tak, ja to robię. Ja zapraszam męża na randki, ja organizuję nasze wyjazdy, ja organizuję nasze wieczory wspólne, ja organizuję to, że nie ma naszych dzieci w domu, żebyśmy razem spędzili czas. I za każdym razem, kiedy to zorganizuję, kiedy dzieje się taka sytuacja, mój mąż mówi jedno, za każdym razem. Jak dobrze, że to zrobiłaś, dziękuję Ci, jak dobrze, że to załatwiłaś, jak dobrze, że zarezerwowałaś, jak dobrze, że tu jesteśmy. Bo ja wiem, że jeżeli ja tego nie zrobię, mój mąż absolutnie tego nie zrobi, bo dla niego nigdy nie ma czasu, nie ma tej chwili wytchnienia. A jak jest, to jest go po prostu szkoda, trzeba odpocząć w końcu. I ja go nawet nie próbuję uczyć, bo już nie uczyć, tylko ja go nakierowuję na przykład na ten tor, mówiąc, że tak też możemy odpocząć. Na przykład zostawiając dzieci w domu i wyjeżdżając gdzieś na jeden wieczór, gdzieś jeden wspólny wieczór. Zostawiając dzieci w domu i idąc do kina, czy tak jak ostatnio poszliśmy po prostu na kolację, na randki. Ja zawsze mówię, mąż mnie zabiera, bo już się tego nauczyłam, ale to ja rezerwuję i tak naprawdę ja go zabieram. To, że mój mąż jest kierowcą i mnie wszędzie wozi, gdzie ja powiem, to chyba dlatego mówię, że on mnie zabiera. Zdarzy się oczywiście przez to, jaką ma żonę i tyle lat jest ze mną, że sam, za przeproszeniem, z dupy Maryny kupi mi kwiatki, bo stał w markecie, a były ładne róże. I to ja doceniam po stokroć, naprawdę uwierzcie, po stokroć. Albo na przykład się okazało, że Raffaello mi przywiózł tak, znowu za przeproszeniem, z dupy. Już nieważne, że mówiłam, że jestem na diecie i nie będę jeść słodyczy. To wtedy oczywiście je przywozi, ale zdarzy się, to się zdarza bardzo, bardzo rzadko, ale naprawdę to moje gadanie gdzieś coś dało, ale nie zmieniłam tego człowieka, nie zrobiłam z niego kogoś, kogo chciałabym w nim widzieć, bo albo go akceptowałam takim, jaki jest, albo nie i się rozstajemy. Ja wychodzę z takiego założenia. Można zmieniać w sobie małe rzeczy. Twój mężczyzna za dużo przeklina, nad tym możecie pracować, ale jak jest... Jest jaki jest, my też jesteśmy jaki jesteśmy, ja jestem mega emocjonalna i faktycznie ja też zmieniłam delikatnie jakby to, że
nie wybucham tak często. Jak byłam nastolatką, no nie nastolatką, tylko już taką, wiecie, pannicą, już z tym mężem, moim wtedy przyszłym mężem się spotykałam. Ja bardzo często robiłam awantury, bo byłam tak bardzo emocjonalna. Mnie wszystko tak bardzo bolało, tak strasznie. Ja czułam, że po prostu moje serce pęka pod wpływem po prostu każdej pierdoły głupiej, głupiej kłótni. Natomiast teraz jestem dalej emocjonalna i gdzieś to przeżywam, ale nie tak. Nie jest już aż taką to potęgą po prostu. Więc też jakby zmieniłam się ciut, ale nie jest to zmiana diametralna. Ja przestałam być sobą. Karolina z emocjonalnej kobiety stała się w ogóle zimna jak głaz. Absolutnie nie. Tak samo mój mąż nie stanie się nagle romantykiem z gitarą i nie będzie mi grał serenady. Może gdybym go do tego zmusiła, to by to zrobił. Ale czy byłoby to dla mnie miłe, że on robi to całkowicie zmuszony jakby do tego? No nie. I właśnie to Wam chciałam powiedzieć, że dla mnie to, że powiecie sobie, ale zawsze ja, ale zawsze ja, ale czy warto? Może czasami warto być zawsze ja. Skoro nic jakby nie pomaga, to może warto. Chyba, że faktycznie zastanowisz się, nie warto, bo ja czuję, że te moje starania to jest po prostu zwykła harowa. I ja nie chcę już tak harować. Chciałabym związek, w którym nie muszę zapieprzać, harować i starać się, a on nie. Może i tak. Ale ja na przykład nie odbieram tego ani za harówę, ani za jakieś wielkie poświęcenie. Ja po prostu o tym pomyślę, gdzieś mnie złapie za serce, że dawno nie trzymaliśmy się tak po prostu za rękę. Albo dawno się tak nie przytulaliśmy, ale tak wiecie. Ja właśnie miałam taki moment ze 2 tygodnie temu już, że tak mojego męża przechodzą, co mówiłam Wam, że liczą się te małe gesty, że on mnie tam uszczypnie w tyłek. Właśnie to też znika. W tych momentach takiego przepracowania te rzeczy znikają. A ja bardzo chcę, żeby one wracały. I systematycznie, kiedy one znikają, to ja jestem tym prowodyrem tych sytuacji. I na przykład to było dokładnie 2 tygodnie temu i uruchomiłam teraz tą machinę, że to się jednak dzieje, znaczy od nowa, zaraz powiem, bo po kolei. Mój mąż przechodził, a ja właśnie miałam ten ścisk taki w sercu, że to jest po prostu, my żyjemy koło siebie, ale ja Cię kocham, tak bardzo Cię kocham i wiem, że Ty mnie kochasz, zatrzymaj się, to była moja myśl w głowie i on po prostu mówi, opowiada mi też, jak to mój mąż, on tak mówi mocno, emocjonalnie, wiecie, taki, a ja podeszłam i go tak sobie się przytuliłam. I wiecie, co on powiedział? Nie, co ty robisz w ogóle, tylko też mnie sobie siebie przytulił. I ja powiedziałam, Boże, jak ja za tym tęsknię. I mnie zaczął głaskać po plecach, a ja czułam, że po prostu aż się rozpływam. Wiecie, o co chodzi? Aż mam łzy w oczach, jak o tym pomyślę. Jestem mega emocjonalna. I to są właśnie takie gesty. I teraz mój mąż, słuchajcie, 2 tygodnie temu to zrobiłam, uruchomiłam w nim. Chyba u niego w głowie też coś nagle, ck, ty, to jest moja żona. To nie tylko mój partner biznesowy i matka moich dzieci, to jest też moja żona, którą kocham. Bo teraz mój mąż na przykład jedzie codziennie rano, ja teraz jestem w pracy, mój mąż wyjeżdża, bo on ma tam swoje jeszcze interesy. No i jadąc, wyjeżdżając do miasta, za każdym razem mówi, to pakina! I podchodzi mi, daje buzi w czoło. Dla niego to nie jest nic. Znaczy nie wiem, czy dla niego to jest nic. On nie potrafi też mówić o uczuciach przez lata. Tak było i dalej tak jest. Natomiast dla mnie jest to tak dużo. Ja tak bardzo to doceniam, ten gest. I robi to codziennie. Codziennie, tak mechanicznie, wiecie. No to pakina i wychodzi. I mnie to tak rozczula, że jednak tu jest taka czułość. Ja Cię po prostu bardzo kocham. Bardzo, bardzo. Nie muszę o tym mówić codziennie, żebyś Ty czuła. Czy Ty czuł. I dlatego dbajcie o swoje związki. Naprawdę nie zwalajcie tego na karb, bo on tego nie robi, bo ona tego nie robi. Tylko zróbcie to same. Jeżeli uważacie, że warto, że jest sens, zastanówcie się, jak wyglądałoby życie wasze bez tej osoby. Jeżeli widzicie je w samych kolorowych barwach, no to wtedy się trzeba zastanowić nad sensem takiego związku. Ale jeżeli ogarnie was smutek na samą myśl, że tego kogoś zabraknie, no to wtedy starajmy się, po prostu. Mnie ogarnia ogromny smutek, jak sobie pomyślę, że nagle mojego męża mogłoby po prostu nie być. Takiego człowieka, mojego człowieka. To jest mój człowiek. Wiecie, co chodzi? To już nawet nie mąż, przyjaciel, kochanek, bo to jest wszystko ja mam w jednym człowieku, ale to jest taki mój człowiek. I jesteśmy zupełnie inni. Ja jestem mega emocjonalna. On jest taki, gdzie emocje uwalnia tylko i wyłącznie w domu o nich mówi. Nigdzie tak na przykład na zewnątrz ich nie pokazuje. Ja jestem taka bardziej serdeczna dla ludzi, życzliwa. Mój mąż jest taki bardziej, wiecie, jak ja to zawsze mówię, ma taką twardą skorupę, przez którą się trzeba przebić. I jesteśmy tak inni, a jednak tak ładnie się to jakoś uzupełnia. Nie wszystko mi w nim pasuje. A jemu we mnie również nie wszystko.
Ale właśnie w tym uważam jest miłość, żeby akceptować te słabości i walczyć, całe życie walczyć. Słuchajcie, nic nie jest dane nam raz na zawsze, naprawdę nic. Nawet to, że urodzimy dziecko, to jest jedyna rzecz, jaka jest nam dana, to, że od tej pory jesteśmy matką biologiczną i tylko tyle. Bo to, czy ty będziesz mamą, mamusią dla tego dziecka, na to musisz całe życie pracować, żeby nie zostać tylko po prostu matką. Więc jak mamy ochotę być mamusiami, ukochanymi mamusiami, do których się później przyjeżdża, wraca i myśli o nich z ciepłem w sercu, musimy się o to starać. Jak chcemy, żeby nasze dzieci były mądre, my musimy się starać. Jeżeli chcemy, żeby nasz związek przetrwał, musimy się starać. Jeżeli chcemy być kochane i kochać, my też musimy się o to starać. Nie możemy olać, nie możemy zostawić, nie możemy powiedzieć, a kiedyś, a później, bo czas tak szybko leci, że złapiecie się na tym, że nie zdążyłam. Nie zdążyłem czegoś zrobić, czegoś powiedzieć. Starajcie się codziennie chociaż mały jakiś gest wykonywać w stronę tej drugiej osoby. Naprawdę zobaczycie, jak otworzycie przez to tą drugą osobę. No tak jak mówię, ja głupim przytulasem otworzyłam męża w tą stronę, że daje mi teraz buzi w czoło, gdzie tego nie robił, było zawsze pakina i tak dalej. Były u nas momenty takiego mega, wiecie, codziennie tu mnie uszczypnął, codziennie się przytuliliśmy chociaż raz, codziennie jakiś buziak, ale tak, ale też bardzo dużo nas w życiu jest tych momentów, kiedy naprawdę stajemy się nagle sobie obcy, jakby mieszkamy razem lokatorzy wspólni, rozmawiamy o wspólnych rzeczach, ale takich na pewno nieuczuciowych i wtedy zawsze mi się zapala lampka w głowie, nie, stop, trzeba przystopować. I na przykład jesteśmy, tak jak powiedziałam Wam, teraz w tym momencie, dlatego ja wymyśliłam na walentynki, że podaruję mojemu mężowi wspólny weekendowy wyjazd. On jest przed nami właśnie teraz, więc no mam zamiar odnawiać tam swój związek. I tak jak Wam powiedziałam, że na takim ostatnim wyjeździe, to było rok temu, tak z mężem pojechaliśmy sami, i wszyscy mówili, taka błagatka, w kółko. A to się będzie działo, dzieci nie ma, to się będzie działo. Ja uważam, że jeżeli chodzi o takie dzianie się, mówimy o seksie, to można go uprawiać wszędzie. I naprawdę dzieci nie są żadną przeszkodą. My dzieci mają swoje pokoje, my mamy swoją sypialnię, wszędzie. Ale my wtedy, pamiętam, po prostu tego nie zapomnę, ten rok temu na tym wyjeździe, my się nacałować nie mogliśmy. Czuliśmy się jak nastolatki, bo mam wrażenie, że jak już człowiek jest dorosły i te dzieci są na świecie i takie to życie staje się, wiecie, jesteśmy tu i teraz, ta gonitwa, to częściej się uprawia seks jednak niż całuje ze swoim partnerem. Tak całuje namiętnie. I to było po prostu dla mnie niesamowite przeżycie i bardzo długo po tym czuliśmy obydwoje takie ciepło w sercu. Mój mąż też się śmiał, że jak nastolatki. I właśnie czasami chcą wrócić do tego etapu. Jak to było, jak byliśmy nastolatkami, się od siebie nie mogliśmy odkleić. I o to musimy właśnie dbać. I to jest mój piękny przekaz, moja piękna sentencja, moje piękne zakończenie tego filmu, że dbajcie o wszystko, co chcecie, żeby rosło i kwitło i było tylko piękne i wielkie. No tak, tak jak o kwiatka musimy dbać, tak samo o miłość. To tyle. Tym pięknym, cudownym, przesłodzonym akcentem kończę ten film. Trzymajcie się cieplutko. Pa!